Cześć, witajcie. Dzisiaj zaczynamy dzień w kuchni, bo... Dlaczego zaczynamy? Dlatego zaczynamy, bo robimy sobie obiad. A co dzisiaj będzie na obiad? Stek, ziemniaki i kapucha kiszona. Ja bym może zaczęła od ziemniaków, bo ziemniaki w sumie najdłużej się gotują. Więc zaczynam od ziemniaków. Stek to potem szybko, bo wam pokażę, jak ja robię stek. Jak u mnie wygląda stek. Zaczynam od ziemniaków. Ja z reguły obieram sobie ziemniaki w rękawiczkach. Ale wiecie, jaka jest sytuacja z rękawiczkami, więc niestety trzeba rękawiczki oszczędzać. Więc i tak będzie w moim przypadku. Oszczędzimy. Też powiem wam, że nawet o dziwo one nie są takie bardzo brudne. Będą to 3 ziemniaki, 2 duże, 1 mały. Myślę, że to jest tak około 200 gram, tak na oko plus minus. Jak ktoś ma ochotę, to oczywiście może sobie te ziemniaki zważyć, ale ja ważyć nie będę. I to jest taka normalna porcja. Czy jesteście na dietach sportowych, czy dietach odchudzających, to jest taka normalna porcja dla normalnego człowieka, 200 gram ziemniaków. To też w sumie dużo zależy, co do tego macie, czy steka, czy ten, ale z reguły, czy inne mięsko, ale z reguły tyle się mniej więcej daje, tak? Wtedy zależy w zależności od miecha zmniejszać. Na przykład jakby był kurczak, to w kurczaku dalej macie przy kurczaku 200 gram ziemniaków, ale w tym momencie zmniejszacie dawkę kurczaka, bo to w tym momencie nie idzie 200 gram też kurczaka, tylko idzie 150 gram kurczaka. Tu mam ziemniaki gotowe, wrzucamy, zaraz przykryjemy i gotujemy. Proszę, rączki są umyję. Aha. I bum! Się gotują. Mysteczka. Ja steczka lubię kupować w Biedrze, bo szczerze mówiąc najbardziej mi tam smakuje. Komuś może smakować, komuś nie musi smakować. Mi po prostu najbardziej z Biedry smakuje ten steczek. Ewentualnie jeszcze też jest nawet całkiem spoko z Lidla. Czasami się zdarzają buble z Lidla niestety, ale też są całkiem dobre. Po prostu zależy, na jakiego steka traficie. A też jadłam takiego kupowanego w mięsnym. I nie ukryłam, że ten z Biedry po prostu najlepiej mi smakuje. Dobra, bierzemy nóż, jak ja steka robię. Ewentualnie możemy go ciachnąć tak, ale to wtedy już nie będzie stek. Ja sobie go ciachnę, tylko nie wiem, czy będę miała na tyle ostry nóż. Jak się uda, to po prostu go wzdłuż. Nawet idzie. Bo taki stek, jaki tu jest, to taki po prostu powinnam rzucić na patelkę i takiego sobie już powinnam go usmażyć. Ale ja to faktycznie trzeba lubić te steki, bo już coś mi decha trochę jeździ. Mogłabym mokrą ścierkę podłożyć, to by ta decha wtedy mi tak nie jeździła. Ja sobie po prostu go ciachnę wzdłuż. Takie nam się robią, jakby to nazwać, się rozszarpało trochę, no widzicie sami. I robią nam się takie jakby kotleciki. I wtedy jest szansa, że te mięcho pod nie będzie surowe, tak? Nie będzie surowe. Ja tak robię, albo ewentualnie tak jak pokazuję, ciałam sobie na mniejsze kawałki, też bardzo dobrze smakuje, ja bardziej lubię taki przysmażony, więc to mamy steczka. Do steczka daję najzwyklejsze sól, pieprz. I swego czasu jeszcze miałam fajną przyprawę, taką typowo do steku z prymat, ale widzę, że tej przyprawy nie mam, to sobie dobrze, chociaż za bardzo nie mogę popieprzyć. A dlatego, ze względu na to moje pieruńskie dalej gardło, bo dalej się męczę z tym gardłem, to też nie przesadzamy z przyprawiami. I wiecie, czego dzisiaj dodamy wyjątkowo? To nie wiem, czy jest u nas dostępne. Harissa. Jest to przyprawa z Maroko przywieziona. Jak ona smakuje? Wiecie, jak ona smakuje? Ona ma taki zapach, zapach ma taki jakby według mnie suszonego pomidora. Taki ma zapach. Ale ona jest po prostu troszkę pikantna. I troszkę tej pikantności tutaj dodamy. Nie dużo, mówię, dałabym trochę więcej, ale ze względu na gardło nie szaleje. Dobrze. Starczy. Tyle. I ona ma taki delikatny, pikantny smak. Taki naprawdę bardzo przyjemny. Jak będziecie gdzieś w Maroko, bo mówię, nie, może w Polsce jest ta harissa dostępna, ale jakbyście byli gdzieś w tego typu krajach, kupcie sobie hariskę. Jest mega śna, jeśli chodzi o przyprawy. Dobra, steczek idzie na chwilę na bok. Patelkę. Wezmę sobie tym razem patelkę do woku, głęboką. Chociaż to może być klasyczna, zwykła patelka. I olej kokosowy. Z Biedry też mają całkiem spoko ten olej kokosowy. O, tu nawet nie potrzebuję łyżkę, bo widzicie, ciepło jest.
to... Dobra, ten cały tutaj, co był główny olej, dajemy na patelkę. Oczywiście patelka wędruje gdzie? Na palnik. Na palnik mówię, to możecie robić sobie na zwykłej patelce, ja sobie robię po prostu na tej patelce, bo mam tą patelkę pod ręką i spoko. Odpalamy, ziemniaki przystawiłam sobie, a dalej ich nie przykryłam sierota. I odstawiamy, niech się tutaj nam grzeje olej. Olej kokosowy, czym się on różni? Tym się różni, że po prostu szybciej się grzeje. No i wiadomo, no jest mniej niby kaloryczny. A zaraz zobaczymy. Dwa oleje obok siebie, rzepakowy, kokosowy. Możecie sobie zobaczyć, czym one się różnią, czy one w ogóle się czymś różnią. Tutaj kokosowy ma więcej cukru, tu cukru nie ma. Błonnika nie ma. Białko ma 5, tutaj białka też nie ma. W ogóle ile tu w 100 gramach? Rzepakowy ma w 100 gramach 900 kalorii, a tutaj ma w 100 gramach też 900 kalorii. Czy widzicie, de facto one się niczym nie różnią, oprócz tego, że tego cukru jednak tutaj w tym rzepakowym nie ma, a kokosowym jest. Czyli de facto... Białko. No białko jest w kokosowym, a tutaj nie ma, więc chyba ze względu na to, że jest białko w kokosowym, a tutaj tego białka niestety, ale nie ma. Kwasy tłuszczowe nasycone. Nasycone tutaj jest 7, dobrze patrzę, 7, a tutaj jest 9. No to widzicie sami. Mamy tutaj porównanie. Zaraz szybko wrzucamy mięcho, bo nam zaraz się olej spali. Już olej zaczynam czuć, bardzo intensywny zapach. Steczki. O, steczki mi się tutaj podzieliły na mniejsze kawałeczki. Aj, siaj, jaj, jaj, jaj. Hop, hop. Mięsko. I tutaj użyję sobie właśnie olejku. I no mówię, i sobie smażycie. A już w międzyczasie im się ziemniaki zaczynałem gotować, więc wcale ich nie muszę przykrywać. Ale zaraz Wam coś pokażę. I no oczywiście fajny produkt z Biedroneczki, kiszona kapucha. No wiadomo, kiszona kapucha najlepsza by była gdzieś z jakiejś beczki albo swojska kapucha. Ale wydaje mi się, że nawet smakowo ta kiszona kapucha z marchewką jest z Biedroneczki. Spoko, ja takie wiaderko biorę, no bo to u nas po prostu idzie, więc... Takie wiaderko pójdzie nawet szybko. Jak smażycie mięsko wołowe, to po prostu się nie śpieszcie z tym. Niech się pomalutku dobrze wysmaży. No zależy w sumie jak lubicie, czy wysmażony, czy mniej wysmażony. Ale tu nie ma co się śpieszyć z tym mięskiem, na spokojnie. I to jest taka po prostu moja metoda, że szybko ziemniaki stawiam, a potem mięsko sobie na spokojnie robię. Już zaczynam czuć fajny aromat, ale nie śpieszę się, bo chcę, żeby to mięsko po prostu było troszkę spieczone. Ogólnie bym użyła dzisiaj sobie zjadłabym tego steczka ze sosem. Ale ze względu na gardło nie będę jeść z tym sosem, bo ten sos taki jest też dosyć doprawiony, że wystarczy tej hariski dodałam. I to w 100% po prostu wystarczy. Wracamy sobie mięsko. Oczywiście to jest mój błąd, bo metalu wymiarstwicami nie powinno się w ogóle na teflonie używać. Chyba, że lubicie często zmieniać patelnię, to wtedy nie ma problemu. Ja staram się to w miarę delikatnie robić. Bo potem, nie wiem, bo dużo osób nie wie, że teflon, bo znam takie osoby, teflon już jest całkiem zjechany, a te osoby dalej smażą na tej patelce teflonowej i to jest błąd, dlatego to jest błąd, bo po prostu to potem zaczyna się robić, niebezpieczne dla organizmu, po prostu zaczyna szkodliwe toksyny wytwarzać ta patelka i ona się zupełnie nie nadaje do smażenia, ale zobaczcie, fajne jest to, w tej patelce do wokół, że po prostu pryska mi to mięsko, i tak mam nie na maksa, mam nie do końca otwarty balnik i to po prostu jak pryska, to nie pryska mi po kuchni, tylko zatrzymuje się w obrębie patelki i fajnie się po prostu tutaj nam to smaży. To już fajnie się spiekło, mięcho. Ja lubię właśnie stek taki bardziej spieczony. O, te jaśniejsze elementy to jest ten tłuszczyk. Dużo osób tłuszczyk wycina. Chodzi o ten tłuszcz właśnie w steku, bo kupę osób jest takich, a bo to tłuste, to to odetnę. I to jest błąd, nie wycinajcie. W wołowinie się po prostu tego tłuszczu nie wycina, a ze względu na to, że przez ten tłuszcz, ten stek, to mięsko jest dużo, dużo lepsze, dlatego nie wycinajcie. Po prostu róbcie z tym mięskiem. Ono w miarę możliwości się wytopi, ale nie wycinajcie. Zobaczcie sami, bo jak są osoby, które wycinają, zobaczcie sobie sami, zróbcie z tym tłuszczem, zupełnie inaczej steczek będzie wyglądał. Ale wiecie co, nie pomyślałam, przecież ja mam olej w sprayu, mogłam sobie wycikać blaszkę oleju w sprayu.
Już trudno. Chociaż się pozbędę trochę tego oleju kokosowego, bo trochę tego oleju kokosowego mam, więc się troszkę go pozbędę. Więc zaraz jak nam się ziemniaczki ugotują, to wam pokażę fajną, szybką metodę. Może część z was tak robi, może nie. Fajną metodę na pyszne ziemniaczki. Przynajmniej ja takie uwielbiam. Mięsko już mamy gotowe, ściągamy patelkę. Możecie bezpośrednio z patelki na talerz, ja zawsze wolę patelkę ściągnąć i po prostu te mięsko wyciągnąć. Oczywiście też po te panowej patelce ostrożnie. Może się ze mną nie zgodzić, że ona by że w takiej wersji nie zrobilibyście steka, wolelibyście w jednym wielkim kawałku. Jest też jeszcze inna metoda na steka, można go delikatnie tłuczkiem, chlast zrobić. Ale to już od każdego indywidualnie zależy. Ja po prostu lubię w takiej wersji sobie po prostu dzielę na mniejsze kawałeczki. I on wtedy fajnie jest przysmażony. Ja po prostu pokazuję wam moją metodę robienia, gotowania. No, to teraz czekamy na ziemniaczki. Bierzemy ziemniaki. O, gorąca. Nie widziałam, że ta rączka aż tak nagrzeje. Niby to jest te fala, się nie powinno nagrzewać, a widzicie, dość ściema się po prostu i tak nagrzewa i tak. Odsyzamy sobie ziemniaki. Oczywiście w międzyczasie sól, to jest oczywista rzecz, że musi być sól. Tych ziemniaków jest dodana odrobina soli, masło, raptem odrobinka, naprawdę odrobinka tego masła jest dodana. Odrobinka, no nie wiem, pół łyżeczki, no wiadomo, tutaj troszkę podbijamy tą kaloryczność, chyba że ktoś jest na deficycie kalorycznym, to niestety na to masełko pozwolić sobie nie może. Ja aktualnie nie jestem ani na deficycie, ani na masie, po prostu mam ochotę zjeść coś innego, więc tak sobie robię i to dokładnie zaraz sobie stłukę. Jakie możecie odrobinę wody z tej z odcedzania, zostawić taką łyżeczkę, one wtedy po prostu nie są takie suche, ale też nie musicie, wystarczy właśnie dodać się trochę masła i te ziemniaki będą naprawdę pyszne. Co jeszcze spróbuję, czy to jest ten smak, co chcę mieć. Jeszcze muszę dosolić, mało słone. Myślę, że teraz to będzie petarda. Teraz jeszcze sobie to potłukę chwilę, żeby wymieszać i ziemniaczki już gotowe. Oczywiście jeszcze musimy dodać naszej kapuchy. Kapuchy mi naprawdę osobiście one bardzo smakuje. Już de facto tutaj przypraw nie trzeba dawać, bo ona naprawdę względnie dobra, ta kapucha. Chyba że macie ochotę gdzieś jeszcze przyprawy, czy tam jeszcze czymś domieszać, nie wiem, jakieś jabłko jeszcze dorzucić, czy coś w tym stylu, no to oczywiście jak najbardziej, tak? Jeszcze weźmiemy widelczyka jednego. Placek. Kapuchę lubię. Lubię kapuchę, więc sobie jej trochę dam, chociaż ta porcja jest naprawdę na dietę sportową bardzo. Bardzo spora. Jeśli mielibyśmy patrzeć oczywiście tutaj pod względem diety sportowej, no to ona jest taka no, normalna. Normalna porcja, przyzwoita. To jest dobra porcja, jak chcecie przyspieszyć metabolizm, to nas myślę, że ta porcja jest mega. Sami zobaczcie, jak ona jest duża, ta porcja. No taki myślę, chłop może by pojadł. Pojadł. Może nie tyle, że przejadłby się, ale by po prostu pojadł. I to jest taka, oczywiście to jest żeńska, dla kobiet taka wersja. Dla mężczyzn jest to ona troszkę większa. Tutaj jeśli chodzi o ziemniaki, taka sama, kapucha taka sama, tylko mięsko macie troszkę więcej, tak 230, 240 to jest taka porcja męska. Ewentualnie możecie podbić do 250 gram, jeśli chodzi o mięsko. Ta porcyjka, którą musicie zjeść, jak jesteście na diecie sportowej, nie ma, że nie mogę, nie ma, że nie chce mi się, to jest taka porcja po prostu, którą musicie zjeść na chama. Czy chcecie, czy nie chcecie, to musicie, dlatego, żeby po prostu przyspieszyć trochę metabolizm, dlatego musicie troszkę w siebie wpychać. I tak to niestety na tych dietach wygląda. Ale przez to właśnie, że macie taki konkret, no to nie chodzicie głodni. Zróbcie sobie podobną porcję, zobaczycie. Też zależy od waszej, w sumie od waszego wzrostu od lat, ale jak jesteście w podobnym wieku jak ja, powyżej myślę 16 roku życia, 18, 16 i powyżej, wiesz, spróbujcie zrobić sobie taką porcję, to zobaczycie, że będziecie długo, długo głodni chodzić, albo może być tak, jak macie szybki metabolizm, jak zjecie taką porcję, no to możecie być lada moment głodni, to od tego dużo zależy.